Witamy serdecznie wszystkich hodowców w Polsce. Witamy hodowców i hodowczynie. Pan Leszek Pielesiak 0266 Szczelce Opolskie, to tutaj dziś gościmy. Hodowcy, hodowczynie, wszyscy w Polsce, którzy oglądają ten materiał wideo, pana Leszka Pielesiaka znają, ale ja z takiej perspektywy osoby, która tutaj często przyjeżdża, znam pana Leszka Pielesiaka troszkę w inny sposób. Pan Leszek mi o wielu rzeczach zawsze mówi. Mówi Wiktor, 2 lata temu rozmowa, mówi Wiktor, najprawdopodobniej powoli się zbliżam do takiego czasu, kiedy będę musiał zakończyć swoją hodowlę gołębi, bo nie mam zdrowia. Pan ma Leszek Pielesiak problem tutaj, przykurt z palcami, są sytuacje związane ze zdrowiem. Kolana. Jak to wiadomo w wielu hodowlach. I pan Leszek do mnie wtedy powiedział, Wiktor, najprawdopodobniej jest to bliżej końca niż początku. Hodowcy, cała sytuacja się odmieniła od postawienia sytuacji tego gołębnika, czy w ogóle całej historii pana Leszka Pielesiaka, że tak naprawdę w hodowli pojawiły się gołębie. Gołębie, które się okazało, że w tym sezonie jest pierwszy lotnik oddziału, drugi lotnik oddziału, trzeci lotnik oddziału, czwarty, piąty, siódmy. W rzeczywistości w 20 gołębiach na oddział po 5 lotach pan Leszek Pielesiak ma 11 lotników. Co lepsze, około 6 tych lotników to są bracia, siostry, jeden rodzina. Jeden tylko nie, a tak to wszystkie. Jeden, ten pierwszy jest nie z tych gołębi. A tak to pozostałe wszystkie są ta linia. Jedna rodzina. Ja jestem pełen podziwu, bo mając świadomość, znając te gołębie, to ja wam powiem, hodowcy, tak naprawdę pojawiają się tam najważniejsze gołębie. 55-44, czyli taka zajebista samica, którą za chwilę będziemy tutaj prezentować. Mamy 20-30, czyli jest to siostra tej 55-44. Mamy kolejne gołębie, które... Sam jest 88-48. 14 rok, 6690. Czyli to jest jedna rodzina tych super czempionów. Dokładnie. Ale to są gołębie, które non-stop się pojawiają w rodowodach, bo to jest jedna krew. I jak pan Leszek Pielesiak siedzi tu na podwórku, to on się za głowę łapie, bo jak widzi w lot i te same gołębie. Te same właśnie. Wynik do klasy ogólnopolskiej wygląda w ten sposób, że jeżeli nie byłoby ptasiej grypy, nie byłoby tej sytuacji z COVID-em, która w Polsce panuje, to pierwsze 5 lotów, które już się w Szczelcach odbyły, a tylko 2 są zaliczane do mistrzostw Polski, to pan Leszek Pielesiak miałby wynik około 37. Tak, z 5 lotów. Czyli patrząc na pryzmat lat poprzednich, to byłby wynik w czołówce Polski, a nawet na mistrza Polski. Mistrz Polski. Co lepsze, ja jestem pełen podziwu, pierwszy lotnik oddziału ma już koeficjent w granicach 3 koeficjent. Drugi lotnik oddziału 3 koeficjent. 3, kolejny 5 koeficjent. 6, 9. Takie koeficjenty mają na 3 loty tego. Tomek Borkowski z Koby dzisiaj przyjeżdża robić badania DNA, żeby to wszystko właśnie... Ja sam chcę, żeby to udowodnić, dlaczego tak się dzieje. Geny szybkościowe zrobimy i tak dalej, badania, że to jest cała rodzina. Że chcę, żeby to Tomek zrobił. Że to jest cała ta sama rodzina. Nie to, że Pielesiak gada, bo można dużo mówić, tylko że to jest ta sama rodzina. My tutaj bardzo takie jakby rzeczy wspieramy, badania DNA i tak dalej, dlatego my zawsze powtarzamy, że każdy hodowca, nawet kupując u nas na portalu aukcyjnym Pigebook gołębie, ma ten plus, że kupując gołębia powyżej 3000 zł, my 50% dopłacamy do badań DNA tego konkretnego gołębia zakupionego na aukcji. Czyli hodowcy, jak kupicie od pana Leszka Pielesiaka gołębia i Tomek Borkowski w Kobie już ma te gołębie wprowadzone do systemu, to dzwonicie do nas, mówicie, Wiktor, kupiłem u ciebie gołębia na portalu Pigebook, załóżmy za, nie wiem, 4000 zł. Pan Leszek Pielesiak płaci 50% i my płacimy 50% tam w zależności po ustaleniu z klientem, żeby takie badania DNA robić tym gołębiom zakupowanym u nas na portalu Pigebook. No bo badania DNA są wyznacznikiem tego, że hodowca kupuje naprawdę to, co chce. Także panie Leszku, czekamy na Tomka. Tomek przyjeżdża, robimy badania DNA. Tomek przyjeżdża i przekonamy się, co to jest za linia gołębi. I wtedy będziemy widzieć, o co tu chodzi, ale tak naprawdę, nie, naprawdę bo takich wielkie... gołębi nie było. No nie, ja nie uważam, żeby były w Polsce takie gołębie. Że taka rodzina tak się dają. No. Dokładnie. Z każdego lotu po 5, 6, 10 pierwszych na oddział. No to o czym tego w historii Strzelec nie było. Ale ja powiem tak, pamiętajcie hodowcy, że pan Leszek to jest człowiek, który w swojej karierze hodowlanej już wiele tytułów mistrzowskich zyskał. I mieć dla niego jeszcze teraz, kiedy już chciał zrezygnować, takie gołębie, no to już człowieka cieszy całkowicie. No cieszy, no, mówię, kurde, czy to już koniec tego będzie podsumowania, czy co, no jeszcze boję aż tego. Także czekamy na Tomka i potem relacja dalszej części. Wykonujemy teraz badania związane właśnie z pobieraniem różnego typu próbek, ale przede wszystkim teraz pan Leszek w ręku trzyma samicę, która jest matką tego gołębia roczniaka, tak panie Leszku?
Tak. 20-30 numer. 266, 18 rok. Taką białą łezkę ma ten koram na szyi. Taka sama jest jak ta roczna, nie? A oprócz tego roczna, bo teraz jest dwuletnia, a roczne po niej znowu w tym roku na 5 badań mają super, super wynik, nie? Tomek, powiedz mi, właśnie te badania na czym będą polegały? Bo ty robisz te pobór, właśnie próbę, jakbyśmy cię o to zobaczyli, to jest nakłuwany, nakłuwany jest... Przede wszystkim sprawdzamy numer, czy to jest gołąb z tą, którego sobie zapisaliśmy. I tu będziemy pobierać trochę krwi na próbkę związaną z pokrewieństwem. Czy będziemy sprawdzać, czy ta cała rodzina, będziemy potwierdzać de facto to, co pan Leszek tutaj mówi, że ta cała rodzina, po prostu to, można powiedzieć, bracia, siostry połączone ze sobą, i pan Leszek trafił tu grupę gołębi, która po prostu daje bardzo dobre wyniki. Jest to też i krew Bambo troszeczkę, i krew innych gołębi. To także jest tutaj linia Champion Piresiak teraz. Dokładnie. Tak, a panie Leszku, to są te gołębie, bo w ogóle to, co mówiliśmy na samym początku, pan z lotu teraz trzeciego zaliczanego, tak? To był trzeci lot zaliczany do Mistrzostw Polski, czy drugi? Drugi. Drugi lot. A pięć lotów już było. Tak, ale to był lot, który pan, powiedzmy, tak jak rozmawiałem z panem przez telefon, odbił pan super. Cały czas tak jak on, poprzedni lot, 5 pod rząd pierwszy na oddział siadło właśnie z tej linii, z tych super czempionów. 5 gołębi. Teraz ta samo. Córka dwuletnia, czyli siostra od tej rocznej, co powygrywała, jest druga na oddział. Przegrała tylko ile tam metrów, my patrzyliśmy? Półtora metra przegrała na szybkości. To, co warto dodać, Tomek, ty trzymasz teraz w ręku gołębia 20-30, dobrze pamiętam numer? Tak. To jest samica, czyli siostra do 55-44, dobrze mówię? Matka. Dobrze. To jest siostra do 55-44, a 55-44 to jest ta najwybitniejsza samica u pana w hodowli rozpłodowa. Ta, tak samo, ja mam więcej tych par i ta tak samo wydała. Ta, co była druga, piąta w Polsce, młoda, tak samo po innych jest znowu siostrach i braciach. Tak już sobie to zrobiłem, to mnie, że łączę teraz i to wszystko siada. Na tym banerze to mamy tą 170, wygrała w tamtym roku, była pierwsza. To po innych znowu braciach, siostry też siadła druga dziś na oddział. Ty, Tomek, zakończyłeś już pobór, bo nie, ty tak nie, naprawdę... Bo Tomek zabiera po prostu próbkę krwi do badań po prostu laboratorium. Dokładnie. I teraz, Tomek, na takie wyniki ile się czeka? A to w zależności od tego, co musimy zrobić, bo jeżeli musimy gołębie najpierw wprowadzić do bazy i nie mamy rodziców, musimy ustalić profile, no to gdzieś powiedzmy to 3 tygodni do miesiąca, a jeżeli są gołębie już, powiedzmy, rodzice w bazie, nie ma tych gołębi za dużo do porównywania, tylko ustalam profile młodych, to możemy to zrobić w 2 tygodnie, w tydzień, w zależności od czasu i od ilości próbek. No teraz też mamy dużo innych rzeczy związanych nie tylko i z papugami, ale też tam i trochę w korona zaangażowani jesteśmy. Także no dziś te 3-4 tygodnie na takie badania trzeba czekać. Jak to kiedyś mówiliśmy, ty nie masz czasu nawet na odpoczynek. Coś tam trzeba robić. Od razu widzę, robiłeś badania chyba na rzęś, pod kątem rzęsiska, tak? Tak, sprawdzaliśmy też dupa Leszka. Bo przed sezonem byliśmy, teraz już po 5 locie, tak jak się umówiliśmy, także po 5 locie u niego jestem, badamy, no i potem... Robiłeś badania, jest okej? Okay? Tak, no na razie pobrałem, rzęsiska nie ma, a resztę zabieram do laboratorium. Bo sobie tu więcej kryształowej kuli nie mam, a na teleporadę to ludzie umierają teraz. Dokładnie, także hodowcy, czekam na kolejnego gołębia i za chwilę będziemy pokazywać, co tam pan Leszek jeszcze przyniesie. I to są roczne, które tylko 2 razy były w lotach młodych. 2 razy były lotowane, niezaciemniane, 2 razy w lotach były młodych. Taka samiutka roczna. I ona ma 5 konfizen na 3 loty, a wszystkie 5 w czołówce. Wszystko w czołówce. A siostra, bo ta ma 86-42, a siostra ma 86-41. Zaraz przyniosę. Skrzydełka. Ładne skrzydło. To pan jeszcze mówi wentylacja. Fajna wentylacja, co nie? Znaczy wentylacja, aż tak nie znam, to spytam się specjalisty. Ponoć tak ma być? Tak ma być do pióra, żeby to znaczy, wentylowane właśnie, dokładnie, żeby były takie, powietrze, żeby tutaj, weź odłóż na chwilę, Tomek, na chwilkę, żeby właśnie te trzy szpary były takie, to jest taka... Powietrze, żeby uciekało, żeby ona do przodu szybciej szła. Tak. Ale powiem, że potrafi pan przygotować gołębie, bo dzisiaj jest... Pokaż właśnie, o, zobaczcie, hodowcy. Jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest czwartek i zobaczcie, jak jest przygotowany gołąb. Chociaż jest delikatna łuska, ale to... A tam łuska to nie, jest nawet, łuska no dokładnie. 5 czołowych konkursów. Wystarczy, że pan dobrze wykąpi, łuski nie będzie. Ona jest fajnie na ciele przygotowana. Pan Leszek Pieleśniak na jednym z poprzednich filmów pokazywał się sposób kąpieli w blitzformie. Dokładnie. Stosując blitzform właśnie do kąpieli. Podobne, nie? Ładne gołębie. Ale podobne, nie? Ładne, no. Jeszcze tylko muszę numer sprawdzić. 86-42. Czyli to jest ta roczna. Roczna. Ona ma numer?
86-42. Czyli to jest... Obie siostry są i siadają, nawet są takie loty, że jedna za drugą jest odbita. Jej ojcem jest gołąb 8848. Tak. Czyli to jest nasz gołąb numer 4 pobrany, a matką jest ten gołąb, który mieliśmy wcześniej 20-30. Dokładnie. I zaraz siostrę przyniosę. Tom z 19 roku. Tak. I ją bardzo chciałem zobaczyć. Z 19 roku też. Siostrę jej z tego, z 20 roku, ta siostra podejrzewa, że... To panie Leszku, ja podejrzewam, że ten, za tydzień kontrola dopingowa u pana. No na 100%, to jestem przygotowany. Ale może pan być spokojny, dopóki my nie badamy, na pewno nic nie wyjdzie. Słuchaj, ja wkładam 130 gołębi na lot. A dlaczego te gołębie się dają, a nie inne? Właśnie. Muskulaturę też rozmawiamy o temacie dopingu. Panie Leszku, skąd to też wynika? Bo teraz pan... Ja w tamtym roku miałem badania na doping. Ale wiem, ale nie o to mi chodzi. Gołębi. Przez ostatnie 5 lotów jak pan odbijał? Zaraz przyniosę, ci pokażę, to się za głowę złapiesz. To może wyjdzie, to już mamy. Czy mamy to wszystko odrobione? Tak, obronięta. Piękna. To przyniosę, to ci zobaczysz. Ja mam dla niej samca. Mogę panu przyjść na jesień. Tego zwycięzcę z Krakusa. Tam jest wnuk Mustanga chyba, tak? To jest wnuk Mustanga, ale on jeszcze ma w sobie też olimpijczyk od Musika. Tam Robert tak fajnie sparował, no i ma też Halmany, które wygrywają na wspólnych gołębnikach od Jarka Wierzbickiego. No zobaczymy, w tym roku pojechały po nim młode na Krakusa i na Giewonta. Bo ty tego gołębia odkupowałeś, czy? Tak, tak, odkupiłeś. Tak. To jest u mnie. Zobaczymy, w tym roku na lotach tak raczej nie odbijam, nie mam czasu. Powysyłałem tyle gołębi na wspólne gołębniki. Na Giewoncie w Polsce, na Super Gołębiu i Krakus oczywiście. No czyli trzy wspólne gołębniki. W Polsce tak, Krakus wydaje mi się, że w tym roku rekord przyjęcia prawie już 3000. Aż strach się bać, bo to ciężko to utrzymać. Uważam, że jeden z lepszych gołębników w Europie, bo to co zrobili z 600, z tą 500, teraz dodali dodatkowy lot, także warto. No i chciałbym coś tam się gdzieś w Europie pokazać. Mam na gołębie w Portugalii, w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji, w Mołdawii. Gdzieś tam spróbujemy coś zrobić. Tomek, to jest ten roczniak, jak on w budowie? No powiem ci, jak się na gołębiach za bardzo nie znam, ale przygotowanie gołębia jest bardzo fajnie. Związany jest dla mnie, ten krwawi. Związany jest bardzo fajnie. Skrzydło. Tu mamy... Pełne, ładne. Ja go może oddam, żeby on tu nie wrócił, bo on jeszcze będzie trochę... Do budy go wrócić. Nie, ja go wezmę. Tylko tak, albo trzymaj na razie. To jest piąty lot, 330 km. Lot pod wiatr. Szybkość gołębi miały 1200, a później spadła na 1100 gołębi już przy 200 gołębiu. Panie Leszku, pierwsza strona. Mamy 1100. Najważniejsza pierwsza, pierwsza strona. Pierwsza strona, same piersiaki prawie. Zobaczcie, hodowcy, jeden, tak. Pierwszy gołąb tylko przegrał o tam 0 coś, nie? No, a po 5 lotach, i teraz tej samicy ją pokażemy. Panie Tomku, o tej samicy teraz powiemy, bo my za dużo nie mówimy, bo gubimy się już w tym wszystkim. Pierwszy gołąb jest nie z tych gołębi, z innych. Nie będziemy okłamywać, z innych gołębi. 642 to masz samicę w ręku? 642, tak. Po 5 lotach... Ale stop. To jest ta roczna? To cała ta linia tych gołębi tu panie, jest. Panie Leszku, a to nie miało być tak, że pan już miał nie lotować tym gołębiem? Roczna 2000 roga, tamta roczna siostra jest 19 roku na derbach, to jest wycofana. A, dobra. Gubicie się, chłopcy. Dobra. To jest siostra tej rocznej, która była na derbach. A teraz ona jest roczna. Ona była 2 razy w koszu na młode. Tylko. A teraz po prostu, no krótko mówiąc, rucha inne gołębie. Jej siostra jest, ta ma 86-42, a jej siostra ma 86-41. Przed chwilą prezentowaliśmy hodowcy samicę, która jest druga w oddziele szczelco-polskie po 5 lotach. Tak. A teraz prezentujemy panie Leszku gołębia 8641. 8641. To jest 20 rok. To jest roczna, tak samo roczna. Siostra tej prezentowanej, tak. Drugiej lotniczki, a ta jest trzecią lotniczką. Tak. I to jest jedna rodzina. Tak. I pan Leszek takie gołębie dał do 50, do GMP. Bo wiedział, że jej siostra w tamtym roku to robiła tak samo. Czyli ją dałem do tego i 5 czołowych konkursów i ponad 5000 było na spisie gołębi. Pierwszej... Dlatego te badania robimy, dlaczego te gołębie tak lecą. W pierwszej 20 działu ile pan ma lotników? W pierwszej 20,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jedenaście. Jedenaście lotników na 20. No. 21. No. To jest połowa lotników. To połowa lotników na oddział. Ale, z czego po pięciu... ale wszystko te super czempiony. Po pięciu... Czempion Pieresia. Tu mamy pobranie tak samo krwi do badań DNA. I teraz to jest ta 8641, czyli siostra drugiej lotniczki oddziału, a ta jest trzecią lotniczką. Tak. I po tych samych rodzicach tam już. Po tych samych rodzicach ma zapisane. I właśnie dlaczego tak, te gołębie teraz przyniosę znowu tą dwuletnią, czyli siostrę tamtej, co w tamtym roku wygrała wszystko. I ona już ma 3 konficent w kategorii A, a 5 czołowych konkursów. A teraz była druga na oddział. Przegrała tylko z pierwszym gołębiem o 7 metrów. Wow. A tam się bardziej podoba niż tamta pierwsza. Tak? Taka trochę bardziej przypasiona była. Słuchaj, drugi lotnik musi być bardziej zadbany. Super. To jest dziecko 2030. Tak. 2030 to jest siostra 5544. Tak. 5544, czyli najlepsza samica rozpłodowa w hodowli pana Leszka Bielesiaka. 2030 to jest również super samica rozpłodowa. A ten gołąb to jest dziecko tej 2030. Tak. A to jest gołąb piąty w oddziele. Tak. O, lotnik. Tak. Czwarty. Czwarty. Czwarty, bo wyprzedzili on dwie roczne. Czyli pana, to pana wszystkie 5, 4, 5. Nie, pół siostry. Ja ile pan ma pierwszych lotników na oddział? 5 pierwszych. Tu masz. Wy drugi jest. Wiktor, no mówię 10 razy. 4 pierwsze i 6. W dziesiątce mam 6. 7. 4, 5, 6 w dziesiątce. No. Wow. Ale te gołębie, te roczne, to są półsiostry, bo są z innego ojca. Dziadek jest ale, do tych rocznych. No, nie, tak. Ojcem tych gołębi jest syn po ojcu tamtych gołębi. Tak. Czyli to są półsiostry, ale ojca, jakby ojcem tych jest dziadek tamtych. No, dziadek tak? Tak jest. Dziadek tych rocznych. Dokładnie. Pewnie hodowcy, którzy oglądają film, nic z tego nie zrozumią, ale po prostu zrozumcie, że to jest jedna rodzina. Dojdzie to potem na papierach, bo zmieniliśmy... Bo trochę, papiery będą zmieniliśmy wszystko. Trochę wygląd certyfikatu, bo w związku z tym, że mamy te certyfikaty coraz więcej mamy drzew genealogicznych, to po prostu na przodzie jest certyfikat, zmieniliśmy troszeczkę czcionkę, żeby była bardziej czytana dla hodowców i na tyle od odwrotu, jeżeli mamy już gołębie potwierdzone z jakichś tam pokoleń, to drukujemy tak zwane drzewo genealogiczne, czyli po prostu mamy potwierdzony jakby certyfikat rodowód na podstawie badań DNA. Pan Leszek mówi, starczy, bo na lot idzie, żebyś krwi za dużo nie podebrał. Czerwone krwinki. No właśnie, kurde, zobaczymy jak to. A teraz będą miały pincetę. Przetoczymy wieczorem. Pincetę będą miały. Mam trochę tej krwi z górskiej. Ale wszystko jedno podobne, nie? Ta jedna jako niebieska, nie? Niebieska. A te wszystkie nakrapiane. Bo śrunią. Moja. Czyli panie Leszku, to co mówimy, to jest gołąb, który jest czwartym lotnikiem oddziału, ale zarówno przed chwilą... W kategorii już, w tym roku, na 3 loty, 3 konfice. Teraz była druga. Wow. Teraz była druga na oddział, ja tam, tu mam listy, piąta na oddział, druga na oddział. Tak jak jej siostra, ta roczna, to w tamtym roku siadała, druga na oddział. Tutaj 29 na oddział. No, także tu druga też na oddział znowu. Nie, tu jest piąta, druga i dziesiąta. No cały czas wszystko w tym, w dziesiątce, dwudziestce się da. Pięć lotów, na pięć lotów. Tutaj była druga, 24 maja. Wszystkie czołowe, no jak jest czwartym lotnikiem i trzy konfitent, no to zobaczcie sobie jaka jest konkurencja, nie? A gołębie jest ile wkładanych, Tomek? 3600-350, nie? Było... Idę ją puścić, bo krew leci, nie? No, konkurs też fajnie, bo pół godziny trwał. Średnia prędkość 110, 1100, przepraszam. Także gołębie puścili o której? O 6. To ładnie, to będzie taki prędkość około pierwszego gołębia 1200? 1200, prawie 1300. 1300.